Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Jade Empire. Także, ostatni odcinek był w cholerę długi, dzisiaj będzie, postaram się, żeby był krótszy, no bo równowaga sił musi być. I teraz tak, rozpizgaliśmy się tutaj w tym miejscu i to jest problem, bo trzeba jakoś wrócić na... Ty, jak ja mam w ogóle dużo życia i skupienia. Ale dobra, to nieważne, nieważne, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Ty, co to, tabem można zmieniać te cele. Ło. Kolego, dobrze się czujesz? Dobra. Mamy tutaj do rozdania punkty, bo żeby za pamięci to rozdać, żeby później nie było, że zapomnę czy coś. Ło, zastraszanie 15. Umysł, duch. To teraz w chi miałem ładować chyba, tak? Tak. Dobra, to w chi teraz doładujemy. Razy 2. No i myślę w ciało razy 1, bo to jest takie najbardziej... najlepsze, jakie mi się wydaje, najlepsza opcja. I nie będziemy pakować w jakieś... w kilka różnych styli. Tylko będziemy pakować w jeden, żeby był dobry. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie, o co chodzi. Koszt zakupu. Ja pieprzę. Szybkość na pewno ulepszę. Tutaj koszt zakupu jest zbyt duży. Zapisać zmiany. Może wybrańca fortuny bym trochę ulepszył. Ale kurde, nie ma go jak ulepszyć. Zwiększa się o 10%. To możemy w sumie go ulepszyć tak. I ten płomień może bym jeszcze ulepszył, chociaż... Żabiego demona nie będę ulepszał, bo to jest tylko taka popierdółka, dla, że wiecie, dla ciekawości, że ja to mam właściwie i fajnie, że mam. Walczącego tym stylem... No, raz rozdamy sobie w to po prostu, tak żeby jeden styl był inny, ciekawszy. W sumie powinienem rozwijać tylko dwa główne style, a resztę mieć w głębokim poważaniu, ale... Ale nie, jednak kurde, tak nie chcę. Wsparcie, atak... I am honored that you have chosen me. Offensive. Let's keep things simple. If someone gets in our way, remove them. Atak, dobra, na atak zmienimy. I co tu mamy? To tu mamy ciało. Tutaj nie było chyba żadnych klejnotów ciekawych. Tak jest, czyli tu była najlepsza. Ty, co ja zrobiłem? Weź to włącz. Umysł plus 2. Nie zmieniłem nic? Chyba nie zmieniłem nic. Dobra, jeżeli zmieniłem, no to trudno. Żmija zarazna dłoń. Zbadaj lądowisko. Miejsce wypadku. Ja cię sunę, ale mam tutaj do obczajenia. Generalnie mam całkiem dobrą naturę. Dobra, przestańmy się pieprzyć w jednym miejscu, tylko idźmy do przodu, tak? Tak, dobra. Nie ma problemu, dzięki, że... Co ty mówisz? Mów po ludzku, albo po polsku najlepiej, jakbyś mógł, ale no chyba nie możesz. Dobra, najpierw przebadamy sobie tutaj wszystkie opcje, jakie istnieją. Tutaj kiedyś była jakaś świątynia, ale to kiedyś, dawno, dawno temu, jak dinozaury chodziły po ziemi, więc na razie tutaj... Znaczy nic nie... O, w mordę jeża. Patrz. Dobra, udało się. Co ja zebrałem? Coś zebrałem. Okej, coś tam zebrałem, fajnie. Mało życia mi zeszło strasznie na nich, więc spoko. Co to się stało, ty? You fell from the sky, but despite the maddened spirits here, you will benefit. A spirit monk was here long ago, fleeing the destruction that orphaned you. He carried a piece of your amulet. It was separated, broken apart, so your enemies could not find it easily. You have the first piece. It trains your abilities now. The second piece fell here with its minder, hidden until waters receded. A guardian protects it, waiting to test and serve you. The third piece awaits discovery in a distant lair. These three pieces are physical, but there is one more. It cannot be found, only earned. This final piece is all that will save you in the end. Easy there. You fell flat on your face after the fight. Are you prone to that sort of thing? Słuchaj, laska, możesz mówić bardziej, no jaśniej trochę? Ja jestem prostym człowiekiem, ja nie rozumiem nic, co ty mówisz do mnie. No ja wiem, że jakieś tam rzeczy będą się dziwne działy, spoko.
Tylko nie mam pojęcia, gdzie ten klejnot jest, a bardzo chciałbym go zdobyć, bo jak są trzy fragmenty, to fajnie by było mieć wszystkie. Nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, więc... Dobra. In the what? Your master taught you some interesting things. Come on, we need to move our camp somewhere that no ghosts attack. A mi to pasuje, ty, bo ja ma expa zdobywam. I know a clearing just outside of Tien's Landing where we can set up camp. The flyer will be safe enough if we leave it here. It's not going to get any worse, that's for certain. Just cross the bridge and head south. Let's get going. Dobra, spoko... ładnie, dobra. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Tutaj jakieś tam miejsca odkrywam jakieś nowe miejsca w tych tutaj... Fajnie to wygląda, fajnie. Wszystko jakieś pobojowisko. Co tu się stało właściwie? Ja to wszystko rozpizgałem tym jednym, tym latawcem? Czy co to właściwie się stało? No, chciałbym wiedzieć, bo... Jeżeli to moja zasługa, no to tak zdeczka lipa, no ale... Cóż, nie mogę z tym nic zrobić. Tutaj już coś jeszcze było? Nic tu nie było. Tam mogę się wrócić do latawca, ale w sumie nic mi to nie da. Więc jedyną opcją, którą teraz mogę tutaj poczynić, to jest pójście tam dalej. Tu jeszcze coś jest, nic nie ma. Nie wiem, ciekawe, tu się dało jakieś łowić ryby, żeby coś tam... Nie, to było w Torchlight'cie chyba, no. Dobra, to pamiętam już. Okej, gdzie my właściwie idziemy, bo idę jakoś tam ścieżką. Ciekawe, co to będzie za strażnik i gdzie jest ten strażnik? O, typa, pa, widzisz? Cześć! Oła! Dobra. Na razie. Jakiemu szybko życie schodzi, ty. Ale ty się leczysz, a ja nie mogę się leczyć, nie? Nie. Znaczy, mogę, nie? Tylko on się za darmo leczy i to nie jest fair wcale. Nie ma to jak ty. Co tam się świeci? To nie jest jaka część amuletu albo coś takiego? Trzeba tam dotrzeć? Trzeba to zbadać? Co to się tak świeci jak psu jajca? Dobra, zobaczymy spokojnie, to się obczai, ty. Kapliczka chi. To można się uleczyć, zdeczka. Dobra. Źródło ducha. Znaczy w sumie to leczy i zdrowie i chi, więc... Whatever. Co my tu mamy? Co to jest? Tam jest taka wioska chyba, to trzeba pójść tędy. Zasada jest taka, zawsze idź tam, gdzie cię nie proszą. Wiecie, o co chodzi? Raczej wiecie, o co chodzi. Małpa, dobra. Gdzieś tu jakieś kości były. Tak słyszałem. O, ty, faktycznie. Podrzędny klejnot zastraszania. Pokaż mi to. Zastraszanie plus 2. Nie jest mi to potrzebne jakoś specjalnie w tym momencie, bo i tak mam w miarę dobry klejnot, więc... Średnio jest mi to potrzebne. Tutaj strasznie trzeba chodzić, wiecie, cały czas trzeba chodzić wszędzie, patrzeć, o co tutaj chodzi. Ty, chyba nie dam rady tędy przejść. No, chyba na pewno. No, tam coś jest, ewidentnie tam coś jest, to trzeba się tam dostać, ale najpierw trzeba pójść tu, żeby ktoś mi otworzył tamten most i wtedy będę mógł coś dalej ogarniać. Takie jest moje zdanie, tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądać. Co ja mogę zrobić? No, pójść dalej i tyle, więc... Co to za panowie tutaj są? Podejrzewam, że oni to bardziej będą preferowali miecz. Dobra, dzień dobry. Ty, no co jest? Żeby mnie jeden koleś tyle siekał? Przecież to jest nie po polsku i po chrześcijańsku. I to był jeden typ? No nigdy mi tak źle nie szło chyba. Bum! No dziękuję. Ładnie, czyli to byli bandyci. Ja pierdziele, widzieliście? Kurde, przecież to jest... Tragedia, normalnie... No nie, no masakra, muszę się wrócić do tej kapliczki, kurde. Nie, muszę zacząć blokować, bo to już przestaje być śmieszne. Albo zacznę blokować, albo będę umierał w tej grze.
Tylko takie dwie opcje istnieją, więc chyba jednak zacznę tutaj blokować ostro, bo bez tego to się nie obejdzie. I wiecie, jak on będzie próbował ten przełamujący atak, który... ten atak, który przełamuje gardę, tutaj zastosować, kryty most, to po prostu będę unikał, będę odskakiwał i unikał. I to jest jedyna strategia, jaka tutaj wchodzi w grę, bo tu inaczej to się nie da po prostu i tyle. O, beczka. Z pułapką czy bez? Klejnot mnicha ze skazu. Jak to wygląda? Co to jest? Duch plus jeden. Takie same gówno jak wcześniej, więc... Co się dzieje? Duchy? A nie! To ta... Ty, ja cię widziałem wcześniej. Kim ty jesteś? Stop where you are. Death's hand should know better than to send his minions out alone. It is clear that you are one of his hirelings, or perhaps one of Gao the Greater's marauding pirates. You will pay for the crimes you have committed. Jakie zło, ty, laska, daj mi ze sobą pogadać, okej? Don't waste your last breath on lies. I didn't get there in time to help anyone, but I saw you leave the massacre in Two Rivers. Clearly you were involved. Babie, nie przegadasz. Death's hand went too far in ordering its destruction, and Gao the Greater sought to profit from it. My retribution will end with them, but it will begin with you. Ty mnie słuchasz chociaż trochę? Już? Spokój? Enough! The way you move seems odd. A flaw I cannot see, perhaps? But you are better than I expected. You might even beat me, if I allowed such insolence. You are too skilled to be just a hireling. Death's hand would view such ability outside his assassins as dangerous. And Gao the Greater prefers his servants docile. So it would appear. You lack their branding. But if you are not one of them, who are you? A monk? A mercenary? A bandit? You chase a great evil, larger than you realize. Leave and you may survive. Others have tried to face Death's Hand, but were destroyed, as Two Rivers was. No cóż, laska, czas na zmiany, hmm? Może ja nie będę taki sam jak reszta, bo jestem na przykład kuźwa... z jakiejś tam rasy legendarnych ludzi, legendarnych mnichów, czy mnichów... jak ja się nazywałem? Ty... Ten taki, co ten mój bohater to jest ostatnim z nich. Mnisi... Nie wiem czego w sumie, ale jestem jednym z nich, więc ja może zrobię co innego? Nie pomyślałaś o tym? Your honor sends you toward peril, but you do not flinch from it. A trait of fools. And perhaps the occasional hero. I also seek answers from Death's Hand and his minions. If you truly oppose him, you will need to find your way to the Imperial City. Of course, only the Lotus Assassins can come and go as they please, thanks to Gao. Travel routes by land and water are blocked, but they use wind maps and flyers to further their goals here and in the surrounding forest. Masz coś takiego? Perhaps, if you are capable, we will meet again. I wish you good luck, but you will need far more than that to survive. Farewell. Filmik jest o cicho, ale ja nic z tym nie zrobię, nie mogę z tym nic zrobić, sorry bardzo, ale mogę tylko podgłośnić dialogi, a te filmiki jak są cicho, to będą cicho, bo jakbym podgłośnił filmiki, to wszystko by się podgłośniło i wtedy dialogi nie byłyby słyszalne, więc... Po prostu, no sorry, ale... Musicie wytrzymać. Tych filmików też nie ma zbyt dużo, oni też nie gadają aż tak bardzo istotnych rzeczy w nich. Bardziej właśnie w zwykłych rozmowach się dowiadujemy takich istotniejszych rzeczy, więc myślę, to nie jest aż taki problem. Ty co to jest? Rybciatko, czekaj. Lewa czy prawa? Gdzie tam się szło, ty? To może w lewo pójdziemy. O, ty, dobre, czekaj. Najpierw sobie tu obadam. To są pewnie bandyci, więc trzeba będzie ich sklepać. Nie mam z tym żadnego problemu. Opa, beczka. Dzień dobry. This area is off limits. Intruders will be executed. I am a soldier of the Imperial Army, sent by Death's Hand to destroy anyone foolish enough to enter this place. Oh, really?
Spróbujmy się. Unfortunately, this includes you. Kill the peasant. Longsword. Longsword. Ty mówiłeś, że kim jesteś? Jakoś tak nie chcę was, ludzie, obrażać, ale to mi się wydaje trochę za mało jak na tych złych, tych takich super strażników. Wait, stop. I'm not your enemy. I swear by my ancestors, I'm not your enemy. I'm not even a soldier. Znaczy, chodziło mi o to, że jak na cesarskich, to byli dosyć banalni, nie sądzicie? Już bardziej większy problem sprawili mi tamci bandyci niż ci, ale nieważne. 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 Może tylko znaleźli gdzieś w krzakach mundury i tyle. Kłamliwy psie. Even though I wear this uniform, I'm no soldier. My name is Chen Yi. I'm just a simple peasant from the town of One Stone. These soldiers passed through my village a few weeks ago. One of them angered the Lotus Assassin who was in charge, and the assassin killed him. As I was coming back in from the fields, they grabbed me to fill his place. They put this uniform on me, bloodstains and all, and told me I was in the army. I will do my best, but I don't know anything. The Lotus Assassins just told us to guard the gate while they searched the ruins. That's all, I swear. Dobra. They are evil, pure evil. They forced me to serve them. They would have killed me if I disobeyed. I had no choice but to guard this door while they searched the ruins. Okay. I don't know, I was here on the far side of the gate and the gate itself is locked. Only the Lotus Assassins themselves are allowed into the ruins. No, nothing. Only that the gate leading into them was locked. The Lotus Assassins had to get a key from Shang, the Imperial Minister in Tian's Landing. But I think the ruins are haunted. I hear strange sounds coming from beyond the gates. But even the threat of ghosts can't keep the assassins from their search. Skoro zabójcy Lotosu są tacy groźni dla mnie, a mnie nie powstrzymują duchy, to ich raczej też nie powstrzymają, więc... I don't know. I was here on the far side of the gate and the gate itself is locked. Only the Lotus Assassins themselves are allowed into the ruins. Of course, Great One. I will return to my village and lead an upright life of farming and praying. Thank you for sparing me. Thank you. Po co chłopa stresować czy męczyć? Nic mi nie zawinił, nie? Dobra, także... A jeżeli mówi nawet prawdę, to lepiej, żeby go oszczędzić, bo to w sumie jest bardziej takie... To są... Co to jest? Brama ruin, oho! No to wygląda fikuśnie w takim razie, to było otwarte. Tego to da się otworzyć? Nie da się tego otworzyć, dobra. W takim razie zobaczmy jeszcze, czy tutaj coś jest ciekawego, raczej wątpię. Przejdziemy sobie jeszcze tam na prawo od... No, tu jest jeszcze... Ała, ale w sumie nie zabolało mnie to za bardzo. Praktycznie w ogóle. Jeszcze sobie sprawdzimy, co jest po prawej stronie tego kamienia z rybą. Tam też może być coś ciekawego w sumie. Dzień dobry. O! Kapliczka skupienia, patrz, akurat jak znalazł. Dziękuję. To jest skrzynia. Klejnot przeznaczenia wojownika. Mhm. A najpierw sobie pootwieramy wszystko, później będziemy łupy. Ała! To nie jest śmieszne. Co? Jedwabne struny. Co to jest? Zwiększona szansa uzupełnień zdrowia, ciało minus 1. Średnio mi się to podoba. Użytkownik tego klejnotu oddaje część swoich zdolności fizycznych w zamian za szansę, że los uśmiechnie się do niego w walce. Niektórzy wojownicy wolą możliwość złapania drugiego oddechu w walce od mocniejszego uderzenia na początek. Co ja tu jeszcze miałem? Cholera. Tu coś było? Ciało. I co to ja jakiś jedwab dostałem, czy coś takiego? Co to jest? Rozum brzmi, poukładane ciało, promienna aura, tymczasowa tarcza, oho, techniki to nie, statystyki nie, a co ja, co to było to, co ja dostałem? Coś tam jedwab. Kobieta w czerni, strzeż się drugiego spotkania. Gdy zbliżałeś się do lądowiska Tiena, zostałeś zaatakowany przez ubraną na czarno kobietę. Widziała, jak opuszczasz dwie rzeki i założyła, że jesteś pachołkiem ręki śmierci. Przekonałeś ją, że się myli, demonstrując jej swoje umiejętności walki, ważne przedmioty. O!
Te struny są starannie splecione i wykonane z najlepszego jedwabiu. Wyglądają, jakby były przeznaczone do instrumentu muzycznego. No dobra, fajnie. Nie wiem, po co mi te struny, ale... Skoro to jest w sekcji ważne przedmioty, to raczej to jest coś istotnego. Jak wiecie, sądzicie? Ty, jakie co to za kozy w ogóle? O co tu chodzi? Nie wiem. Dobra, chciałem jakimś śmiesznym żartem o Arabach rzucić, ale nie. Ani nic mi do mądrego do głowy nie przychodzi, ale nie, ani jakoś nie mam ochoty na takiego typu żarty. Lądowisko Tiena. To nie. Wiecie co? Może nie. Może na początku pójdę do tych ruin, bo to mnie bardzo interesuje, co tam będzie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, więc zapiszę w tym momencie grę. Bo nie jestem całkowicie pewien, czy ja by na pewno przeżyję to spotkanie z tymi ruinami. Dlatego wolę zawczasu się zabezpieczyć, niż później żałować. To jest życiowa rada, zapamiętajcie ją. W jednej z dziedzin życia jest dosyć potrzebna. Będziesz potrzebować klucza. No to tyle, jeśli chodzi o moje aspiracje wejścia do ruin. Najpierw trzeba właśnie znaleźć klucz. Zaraz pytanie, gdzie jest klucz? Nie wiem. I to jest właśnie ten problem. Lądowisko Tiana, no to trzeba do lądowiska pójść. Nie wiem, czego ja tam szukam. W zasadzie to jest chyba wioska, nie? No to tam sporo rzeczy będzie ciekawych. Może coś kupię ciekawego, bo mam sporo kasy, a nie mam jakiej spożytkować. I'm sorry, I didn't want to wait back there any longer. I don't think anything will hurt the flyer. It's plenty hurt already. I found this gem in the wreckage. I'm not sure what it was attached to, but I'm sure you can use it for something. Klejnot? Now that we're here, we should see if anyone knows anything about flyers. Maybe whoever is in charge of the town can help us get underway again. Unless you need me, I will stay here at this new camp. It seems safe enough, and it may as well serve as a base for us. Coś tam dostałem. Co to jest za klejnot? Dobry los. Nazwy tych klejnotów naprawdę są zabójcze. Intuicja plus 5, umysł plus 1, duch plus 1. Ja! Umysł plus 2. Tu jest, kurde, to teraz się zastanawiam. Intuicja. Mistrz hazardu Wu Pin siał postrach w kasynach całego cesarstwa. Krążą plotki, że nikt nie potrafił go rozpoznać, zanim nie było już za późno, ponieważ w każdej grze przegrywał niemal od samego końca, kiedy to sięgał do kieszeni i brał w palce swój szczęśliwy klejnot, który wzmacniał jego intuicję i przynosił mu zwycięstwo w ostatnim i najwyższym zakładzie. Intuicja. No to by było w miarę przydatne, tylko pytanie moje brzmi, za co ja to zamienię? Za to, czy za to? Umysł. Zastanawiam w sumie. Umysł. Duch to jest chi. W sumie mógłbym to zdjąć, a dodać to. Tylko nie jestem może to. Zdejmiemy sobie to i założymy to. No, tak mi się wydaje, będzie najlepiej. Okej. Okay. Mamy teraz taki stan. Zobaczmy, co tutaj jest. Stuwa. Mi pasuje. Czemu nie? Teraz tak, tutaj. I can't believe Two Rivers is gone. It was home. The people there were the only family I've known. And now they're all gone. I understand, Dawnstar. But the path you are on may lead to even darker places. You must prepare yourself. I don't want to think like that. We will set things right. We have to. Returning your friends was never an option, but there are a great many more things that you can lose. Tu jest generalnie taki obóz. I o co chodzi z tym obozem? Tutaj, zaraz wam pokażę, to nie jest tajemnicą, bo nawet w grze to widać. Widzicie tutaj takie portrety postaci? Dokładnie. Mamy tutaj towarzyszy i tych towarzyszy będzie jeszcze kilku. Jeżeli będziemy mieli towarzyszy, to tutaj będziemy mogli ich zmieniać w zasadzie. Czyli w tym miejscu będą się zbierali wszyscy towarzysze, których mamy obecnie. A trochę ich będzie, tak jak widzieliście, na załączonym obrazku. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś jest interesującego, bo tak właśnie patrzę, to tutaj takie coś, no... Wygląda na to, że tutaj coś jeszcze mogę znaleźć. No ale chyba to było tylko złudne wrażenie. Tam mogę pójść z powrotem, nie byłem jeszcze tu... Nie chcę tam iść, chcę iść tutaj. Co my możemy tutaj znaleźć? Jakieś szczątki, jakieś, nie wiem... jakiś twardy bob kozy i to by było plus 5 do zastraszania, czy coś takiego, chyba nie. Także jedyne, co mogę zrobić, to dać sobie chyba spokój. I zakończyć w tym miejscu odcinek. Ale poczekajcie chwilę, jeszcze tylko obczaję sobie tutaj z grubsza, czy tutaj nic nie ma, ale chyba tu nic nie ma, więc...
Z czystym serduchem mogę teraz pójść i po prostu skończyć odcinek, pójść dalej. Te lądowisko Tiena, tak to się nazywa ta lokacja? Chyba tak. Obczajmy sobie w następnym odcinku w zasadzie, o co tutaj chodzi, bo... No to jest wioska, tak? W wiosce na pewno jest sporo rzeczy, które można zrobić i w zasadzie będę chciał całe to wioskę obczaić, żeby wiedzieć, o co tutaj chodzi, skoro już tu jesteśmy, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.